Słuchajcie, zajawka jest bardzo ważna. W ogóle myślenie w tych kategoriach, przyglądanie się swojemu warsztatowi pracy jest ogromnie ważne. Dlatego dzisiejszy temat brzmi, wreszcie wypowiem, chciałabym, aby każdy dobrze mnie poznał w szkole, czyli o wartości dobrego poznania, a być może to bardziej chodzi o rozpoznanie, w tym specjalnych potrzeb edukacyjnych. A ponieważ specjalne potrzeby edukacyjne, o których zaraz usłyszymy, to jest niesamowicie szeroka gama, to nie jest tylko zarezerwowane do przestrzeni szkół specjalnych, tylko jest to szeroko pojęty spektrum potrzeb, szans i możliwości, ale i ograniczeń dzieci ze względu na ograniczenia systemowe bardziej aniżeli swoje rozwojowe, to jest wyzwanie dla nas wszystkich, obojętnie czego uczymy, z czym pracujemy, z kim pracujemy, na czym pracujemy, to jest to wyzwanie. I dopóki to jest tylko w sferze takich rozważań, jestem bliżej, jestem dalej, znam się lepiej, znam się gorzej, to wiecie, to jest to bezpieczne. Natomiast w momencie, kiedy za chwileczkę będzie to bardzo sformalizowane w systemie edukacji polskiej, to będzie to po prostu dla nas wyzwanie organizacyjne, przygotowania, jakiegoś zakresu wiedzy, być może podsumowania dotychczasowej praktyki i rozwinięcie trochę poszerzenia pewnych obszarów wiedzy. No i temu się chcemy dzisiaj przyjrzeć. Ale ponieważ ja jestem taka, wiecie, z ludu, czyli wśród was pracuję, czyli też reprezentuję szkołę, to o tyle jest nam potrzebny do zdystansowania się ktoś z zewnątrz, że Kama dzisiaj ma bardzo tutaj poważne wyzwanie, no po to, żeby właśnie nam to umożliwić. Ponieważ Marzanna jest naszym gościem, jest to osoba, która no tutaj ze mną na pewno omawiałyśmy, jakie aspekty poruszamy, w jakich granicach, natomiast jakąś koncepcję całego spotkania, tak szczerze mówiąc, to muszę powiedzieć, że intuicja kobieca ma moc, ponieważ tematy, które Sylwestrowi, wiecie, budowałam na początku roku szkolnego, po prostu falowo pasują najlepiej, jak to możliwe, do tego, co się dzieje na bieżąco. Więc dzisiaj mówimy o rozpoznaniu, poznaniu, dołączając do tego tylko pedagogikę i edukację włączającą. Pytania, na które chcemy dzisiaj odpowiedzieć, zresztą to nie są po raz pierwszy zadawane przez nas pytania, bo na wielu portalach już pracowałyśmy z SP, to są następujące. Po pierwsze, to czym jest poznanie i dlaczego odgrywa kluczową rolę w wychowaniu i w nauczaniu? Bo nie da się nauczać bez wychowania i wychowywać bez nauczania. Siłą rzeczy. I tutaj mamy szerokie pole możliwości, szans, potrzeb, ale i ograniczeń. Drugie, to jak rozpoznać te specjalne potrzeby edukacyjne, które są formalnie przecież zdefiniowane, wykazywane, przez nas wielokrotnie, nawet czasami kopiuj i wklej, po prostu przepisywane, bo tego w wykazie jest bardzo dużo. Czyli jak je rozpoznać? I tutaj ogromna rola i ukłon dla Marzanny. Następnie trochę spróbujemy się przyjrzeć jednak takim kluczowym kwestiom w zakresie wspomagania, czyli to jak wspomagać i wspierać osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w placówce. W placówce ogólnopojętej. No, wraz z trendem pedagogiki włączającej, która nie wyklucza przecież pedagogiki specjalnej i nie wyklucza też specjalnych placówek, ale poszerza spektrum możliwości szkoły powszechnej, masowej, no to tutaj jest rzeczywiście pole dla nas wszystkich. I kolejna, ostatnia rzecz to szanse i ograniczenia edukacji włączającej, to jest takie trochę dla nas wartość dodatnia, przepraszam. Natomiast tu chodzi o to, żebyśmy się pod tym kątem przyglądali, bo to będzie dla nas trudnym zadaniem już za chwilę. No i co? W takim razie ruszamy, czyli specjalne potrzeby edukacyjne, rozpoznawanie i zaspokajanie. I tutaj jest, odpowiadamy pokrótce, rozgrzewamy się do odpowiedzi na pytanie, to czym jest to poznanie, dlaczego jest kluczowe i jak to się ma do wychowania i nauczania. No i ja już się zamieniam w słuch. Marzanna, zaczynamy. Okej. Dzień dobry, dobry wieczór. Żeby zacząć mówić, czym jest poznanie i dlaczego odgrywa kluczową rolę, pozwolę się sobie przedstawić. Tak, nazywam się Marzanna Farnicka, jestem z Zielonej Góry, także serdecznie pozdrawiam wszystkie inne rejony Polski.
Pracuję na Uniwersytecie Zielonogórskim, tak jak Monika powiedziała, jestem psychologiem, jestem doktorem psychologii, zajmuję się psychologią rodziny oraz psychologią, tak zwaną psychopatologią rozwoju. Co to oznacza? To oznacza, że generalnie zajmuję się rozwojem osób, natomiast w takiej perspektywie zdrowia i choroby, czyli patrzenia na to, co pomaga utrzymać zdrowie, co pomaga rozwijać się prawidłowo, ale też jakie pojawiają się czynniki ryzyka albo jakie pojawiają się czynniki ochronne, które mogą utrzymać tą zdrową ścieżkę rozwoju lub gdy się ona załamie, to co może ją jakby najbardziej wzmocnić albo utrzymać przed degradacją. Stąd jakby pomysł na ten webinar był bardzo mi bliski. W związku z tym i jestem bardzo zainteresowana, jestem tak całym sercem za tym, żebyśmy rozpoznawali się, ponieważ tylko dobre rozpoznanie da możliwość współpracy, bo jeżeli pracuję z kimś, kogo nie znam, to pracuję ze swoim wyobrażeniem tej osoby. Nie pracuję z tą osobą. A tak jak jeżeli ja pracuję ze swoim wyobrażeniem, to pracuję z wyobrażonymi problemami, a dostaję jako feedback, tak, czy jako zwrot coś, czego się w ogóle nie spodziewam albo co jest w ogóle nieadekwatne. A jeśli przez przypadek jest adekwatne i zgodne z moimi oczekiwaniami, to nie jestem w stanie tego powtórzyć, bo nie wiem, co zadziałało. Znowuż mam wymyślony obraz mojego funkcjonowania i mojego warsztatu. Natomiast jeśli skupimy się na tym, żeby rozpoznać potrzeby dziecka, żeby rozpoznać po pierwsze dziecko jako osobę, tak jak my się tutaj przedstawiamy i tutaj witam wszystkich, których widzę na czacie, tak? Wszystkie osoby z imienia, tak? Jeżeli poświęcimy chwilę na to, żeby się poznać, zobaczyć jaką to dziecko ma sytuację, co mu jest, jakie są jego plusy, jakie są minusy, jakie są, w dzisiejszym języku mówimy, zasoby, tak, jakie są ograniczenia, to mogę ustrukturować swoją, mogę postawić cele swoich oddziaływań. Jeżeli wiem, ile osób, ile to dziecko, ta osoba ma lat i w jakim pracuje wieku, to jestem w stanie co więcej stworzyć bazę potrzeb. Potrzeb, które są priorytetowo do zaspokojenia. Mówimy tutaj za Wygockim o strefie najbliższego rozwoju. Tak? Jestem w stanie określić, co dziecko ma, co dziecko mieć powinno, ale odchodząc nawet od normy, o której za momencik będziemy mówić, jesteśmy w stanie określić, co po kolei jest ważne do nauczania, co jest w najbliższej strefie rozwoju, czyli w zakresie możliwości dziecka, ale też z drugiej strony, jeżeli mamy dwie równie dostępne rzeczy, a wiadomo, że można dokonać cudów, ale trzeba je robić po kawałku. Tak jak to mówią starożytni Rzymianie, można zjeść słonia, ale trzeba to robić po kawałku, to mogę wybrać, które z tych zadań, które sobie stawiam, jest dla dziecka z jego perspektywy rozwojowej ważniejsze, tak? Czyli które powinno być traktowane priorytetowo. Nie wiem, czy to wystarczy na razie, Moniko, na tą część pytania. Tak, ja myślę, że tutaj to, jakie definicje są, my je pokazujemy, no po to, żeby była jakaś spójność, po to, że być może Państwo też, może też jakby fajnie sobie przypomnieć czasami, czyli generalnie wszyscy wiemy, co to jest potrzeba, ale też musimy sobie przypomnieć może czasami albo odnaleźć klucz do tego, czego zabrakło we właściwym rozpoznaniu, gdy coś nie działa. No i temu się właśnie przyglądamy. Czyli dalej, idąc dalej, będziemy chciały tutaj Wam też przypomnieć, może naświetlić, czyli to, jak rozpoznajemy te specjalne potrzeby edukacyjne, bo tutaj w tym całym naszym tytule i w całej mojej jakby inspiracji sytuacjami różnymi ze szkoły, no sugerowałam się tym, że czasami nam się wydaje, że coś znamy, jest coś takie, wiecie, biały dzień widoczne, takie na wprost, a rzeczywiste potrzeby są zupełnie inne. Albo zupełnie inne możliwości niż te, które są gdzieś nawet na papierze napisane. I takie trzymanie się tylko sztywnego, takiej rozpiski tego, co ktoś inny o tym dziecku napisał w różnej sytuacji,
być może na podstawie innych danych, na przykład podczas wywiadu, bo były inne sytuacje, niż po zmianie to dziecko rzeczywiście zaczyna funkcjonować, to tutaj jakby cały czas ta nasza czujność jest potrzebna do tego, żeby rozpoznawać. I to, co dzisiaj, to, co Kama przed chwilą powiedziałaś, to jest... No bardzo ważne. Ja zawsze sobie odwołuję wiele sytuacji podczas tych naszych spotkań, przepraszam, z życia wziętych ze szkoły. I no bardzo często się zdarza, że tak naprawdę czasem nie o to chodzi, co de facto jest nam nawet czasami zalecone, bo rzeczywistą potrzebą dziecka jest zupełnie coś innego, czyli coś innego modyfikuje jego zachowania i wpływa na to, na ile bierze, na ile jest gotowy przyjąć, na ile, nie wiem, podlega pewnym wpływom, na ile nie chce tych wpływów i je odrzuca. Więc to są bardzo trudne sytuacje, które... są często wychowawczymi sytuacjami, natomiast one mają bezpośredni wpływ na to, na ile dziecko edukacyjnie jest gotowe wziąć, rozwinąć, albo coś też przygotować, dać z siebie, tak? Czyli jakby nie dochodzimy czasem do rzeczywistych możliwości, ponieważ zaburzenia zachowania albo zaburzenia właśnie te w aspekcie wychowania powodują, że w ogóle o wiedzę zaczynamy się, że tak powiem, z wiedzą mijać albo o nią ocierać, natomiast na pewno nie zagłębiać. I stąd tutaj myślę, że troszeczkę ten temat chciałybyśmy rozwinąć, żeby sobie jeszcze raz uzmysłowić to, czym one w rzeczywistości są, bo co to będzie znaczyło w kontekście pedagogiki włączającej? Wiecie, w temacie, tylko Kama, dokończę zdanie i zaraz tak, ja wiem. Bardzo proszę, bardzo proszę. Chodzi o to, że jeżeli jest napisane, i za chwilę też to przeczytacie na którymś ze slajdów, że do edukacji włączającej są potrzebni nauczyciele specjaliści, to pomyślcie dzisiaj, że oprócz tematu, nie wiem, albo dziedziny językowej, biologicznej, geograficznej, matematycznej, jakimi jesteście specjalistami, czy, albo jakimi macie być specjalistami, żeby pracować z tymi dziećmi, no bo spektrum za chwilę też nam się okaże bardzo szerokie. Stąd wybrałyśmy no, tylko jakieś kryteria tego podziału specjalnych potrzeb edukacyjnych, no po to, żeby tak trochę się temu przyjrzeć, nie tylko w granicach, tak jak ja pracując w szkole specjalnej, tylko również w szkole masowej, bo tu jest podstawowy teren, który się powinien w tej chwili już zakasać rękawy i przygotowywać do tych wyzwań, które ze sobą niesie sformalizowanie edukacji włączającej w szkołach masowych. To tyle, to teraz slajd jest marzanny. Dobrze, to ja teraz tylko powiem, zacznę trochę wężej, potem powiem trochę szerzej, albo zacznę od szerszego. Tutaj wywołałaś kwestię, jak to jest z pedagogiką włączającą i co nas czeka. Ty już to zaznaczyłaś wcześniej, ja tylko chciałam powiedzieć, że ostatnio czytałam taki niesamowity artykuł z Węgier, i oni mają już pewnego rodzaju modele pedagogiki włączającej, czy edukacji włączającej, jeżeli by powiedzieć szerzej. Oni mają szkoły specjalne oczywiście, oni mają edukację włączającą na pierwszym poziomie, który nazywają takim, że różne dzieci z różnymi potrzebami chodzą do jednej szkoły, ale uczą się w różnych klasach. I to jest model na poziomie pierwszym. Model na poziomie drugim, tak, jeżeli mamy sobie wyobrazić, co nas czeka, model na poziomie drugim to jest taki model, że mamy klasy jakby zwyczajnych dzieci i klasy integracyjne z dziećmi różnego typu, tak, z potrzebami edukacyjnymi, ale dla tych dzieci z potrzebami edukacyjnymi są dołączani specjalni nauczyciele, którzy w czasie prowadzenia normalnych zajęć wspomagając pracę tych dzieci. I powiem szczerze, że to do tej pory jakby jest wszystko jasne, my nie nazywamy tego edukacją włączającą w takim znaczeniu, nie w ramach tej ustawy, natomiast u nas to działa i są to klasy integracyjne. Natomiast trzeci poziom, ten najwyższy, jakby oczekiwany, oni definiują w taki sposób, że to są klasy, które działają normalnie. Tak, czyli mają cały wachlarz dzieci. Dzieci są nierozmieszczane ze względu na ich zdolności, tylko po prostu na wiek. Możemy powiedzieć, że każda klasa ma być jak najbardziej różnorodna i nie ma tam nauczycieli wspomagających, ponieważ nauczyciele mają prowadzić te bazowe lekcje w dostępny sposób dla wszystkich uczniów.
Natomiast potem prowadzi się dodatkowe zajęcia oparte na umiejętnościach i na zdolnościach. I w zależności od tego, w formie dodatkowych kółek czy w dodatkowych lekcji, zajmuje się rozwojem uczniów wybitnie zdolnych z matematyki, tak, polskiego, tak, czy jakiegokolwiek innego języka, geografii, środowiska, czy znowuż tak, różnego typu innych przedmiotów, które nauczamy. I Węgrzy mają takie doświadczenie, że to działa pod jednym warunkiem. Pod warunkiem, że są sprzyjające okoliczności. O wynikach tych badań ja myślę, że powiem jeszcze za momencik, natomiast najpierw tu chciałabym powiedzieć, będziecie wiedzieli Państwo, wiedziały Panie, Państwo, i do jakich badań sięgam, ponieważ oni pomierzyli, co tym uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pomaga odnosić sukces, co pomaga im czuć się dobrze w tych klasach i w których klasach czuli się najlepiej. Natomiast teraz wracam do Twojego pytania, czym są specjalne potrzeby edukacyjne. Najpierw to chciałabym powiedzieć, że rozpoznawanie i zaspokajanie tych potrzeb obejmuje bardzo szeroką grupę uczniów. Od zaburzeń rozwojowych, niepełnosprawności różnego typu, poprzez deficyty rozwoju, na wybitnie uzdolnionych uczniach, kończąc z pewnych dziedzin. I teraz, żeby nie wgłębiać się tak, jak prosiłaś, w konkretne przypadki, a skupić się na tym, co jest takie uniwersalne i co można rozszerzać i w czym można się doskonalić i może coś nowego, to zawsze powinniśmy sprawdzić sobie, jaki jest rodzaj tych specjalnych potrzeb edukacyjnych. Tak, czyli dokładnie, czy to jest kwestia, że coś jest z dysharmonii, czy coś jest nierozwinięte, czy czegoś brakuje, czy to jest kwestia, że czegoś jest w nadmiarze, albo w ogóle rozwój jest inny, albo jest specyficznie ponad, tak? Czyli jest szybszy. I teraz możemy powiedzieć, czy to rozległość, czy to dotyczy całości rozwoju wszystkich funkcji, czy tylko fragmentarycznych funkcji, tak jak na przykład u dzieci czasem bardzo wybitnie uzdolnionych językowo albo matematycznie, mamy deficyt innych funkcji, na przykład społecznych. Tak? I mamy tutaj parcjalne czy fragmentaryczną rozległość tych specjalnych potrzeb edukacyjnych, a nawet być może mamy podwójną diagnozę, bo tu musimy rozwijać, a tu musimy także rozwijać, tylko w innym aspekcie. Kwestia głębokości. Czy te specjalne potrzeby edukacyjne są takie na pierwszym stopniu, czyli są w stopniu umiarkowanym, czy w stopniu wysokim? Jak tutaj słyszycie, nie chodzi o głębokie, bo co to znaczy głębokie? To znaczy, że ma, tak, to nie jest jak w pedagogice specjalnej, tylko wysokie, czyli że ten poziom odległości od innych dzieci może być wyższy niż taki nierzucający się w oczy. Dynamika. Czy to zaburzenie, czy ta potrzeba specjalna edukacyjna jest trwała, tak? Czyli wiemy, że ona będzie cały czas i cały czas będzie trzeba wspierać dziecko w danym obszarze albo rozwijać je w danym obszarze. To chyba rozwój jest lepszym terminem, natomiast zakładamy, że rozwój to jest coś więcej, tak? Natomiast każdy poziom można rozwijać, o ile go dobrze zdiagnozujemy, tak? Czyli rozpoznamy, bo wtedy wiemy, co mamy rozwijać. Ale też jest pytanie, czy to jest przejściowe. Tak? Bo czasem jest tak, że coś jest na przykład specjalną potrzebą edukacyjną w momencie adaptacji. Tak, Monika mówiła o takim problemie, że dziecko ma problemy wychowawcze. Większość dzieci ma problemy edukacji ze względu na problemy adaptacyjne. Dla nich w szkole jest za trudno na przykład. Albo zmieniło się coś w ich życiu i nie potrafią tego pokazać inaczej i pokazują niechęcią do szkoły albo niechęcią do brania udziału w jakichkolwiek aktywnościach. I my mamy problem nie tylko specjalnych potrzeb edukacyjnych, my mamy problem motywacyjny, a za moment mamy problem wychowawczy, ponieważ więcej dzieci zaczyna zachowywać się jak to dziecko. Znowuż, jeśli nie rozpoznamy, to nie będziemy wiedzieć, że być może wystarczy pewne oddziaływanie z innego obszaru, potrzeba zniknie. Oraz postępujące. Tak, niektóre będą postępujące i rozwijały się w kierunku
wysokiego, a niektóre będą postępujące i będą trwale postępować w warstwie tej umiarkowanej, a być może będą się rozszerzać albo będą się zmieniać, tak? Tak jak często mamy w takim problemie, jaką jest dysleksja czy tak zwana nadpobudliwość psychoruchowa, tak? Tam potrzeby się zmieniają ze względu też na wiek i na osiągnięcia już, dotychczasowe osiągnięcia dziecka. Jeśli ich nie ma, to mamy inne postępy. No i oczywiście kolejna rzecz, ważnym jest, żeby wiedzieć, i to najczęściej większość z nas, które pracują z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wie. Tak, czy są to problemy natury organicznej, czyli że my możemy tutaj wspierać tak naprawdę i rozwijać, monitorować, utrwalać pozytywne zmiany, czy raczej są to etiologia jest funkcjonalna, czyli czynnościowa, i tutaj wszystko się może zdarzyć. Tak? Wszystko, jeżeli to dobrze rozpoznamy, tak? Może zaniknąć, tak? Przy dobrej diagnozie znowuż, zaniknie problem funkcjonalny, dziecko dostanie leki, tak? I będzie, ta potrzeba zniknie, tak? Albo zmieni się w swojej formie, albo w swojej głębokości. Czy coś jeszcze? Tak, ja sobie tak pomyślałam i to się wiąże też z takim moim doświadczeniem akurat. I też miałyśmy taką propozycję, żeby dać Wam możliwość jakby pokazywania albo opisywania, albo no nie wiem, dzielenia się Waszymi może jakimiś też doświadczeniami, refleksjami, bo no, tak to powinno wyglądać, natomiast ten czas jest zawsze taki ograniczony i musimy dokonywać trudnych wyborów, czy więcej powiedzieć, czy więcej wysłuchać, więc generalnie mam nadzieję, że te przykłady, które też, na które się umówiłyśmy też z Marzanną, no na przykład tutaj z tym przejściowym Ty podałaś powód, że może być coś za trudne, a ja się spotykam z tym, że coś może być za łatwe. Tak, czyli na przykład demotywujące również może być umniejszanie wymagań edukacyjnych, które powodują, że nauka nie jest wyzwaniem. Tak. I to jest coś, co na przykład, tak, to jest moim doświadczeniem na co dzień, gdzie z bardzo różnorako dysfunkcyjnych wśród tych dzieci znajduje się, nie wiem, jedna, maksymalnie dwie osoby, które sobie zdecydowanie na wyższym poziomie mogłyby poradzić z wyzwaniami, tylko wtedy się pojawia, po jakimś czasie pojawia się pytanie, ale po co? Ale i tak to nie pasuje i wtedy się pojawiają duże problemy, bo trzeba znaleźć, no coś trzeba znaleźć na to, żeby wytłumaczyć, dlaczego tak jest, że się i tak nie uczę, i tak nie uczę, mimo że potrafię dużo więcej. To generuje no, dużo takich sytuacji, z którymi w ogóle odchodzimy od meritum rozwiązywania problemów takich faktycznych, z którymi to dziecko przyszło, natomiast bardzo dużo zaczyna się pojawiać narastających problemów właśnie w strukturze wychowania, postaw, wartości, motywacji, tak jak powiedziałaś, tak? I zanim my właściwie, moim jednym z takich tutaj trudniejszych doświadczeń jest to, że w zasadzie w ogóle przestałam mówić z kimkolwiek na temat postępów edukacyjnych dziecka, tylko zaczęto rozmawiać tylko i wyłącznie o tym, co dziecko sądzi, co dziecko uważa, co dziecko chce albo czego dziecko nie chce, co jakby w sferze motywacji, w sferze do wyzwań przede wszystkim. Edukacja musi być też jakimś wyzwaniem, czymś na co, no to nie, też nie może być tak, że my słuchajcie, idziemy odklepać swoje, no nie wiem, no każda zupa nie smakuje tak samo i po to są mistrzowie kuchni i są bary, w których się je coś tam uklepanego, to też jest jedzenie, tylko tak samo jest myślę, że z edukacją. Po prostu różne tutaj te dynamiki, jeśli to o tym mówimy, mogą spowodować, że i to jest też tutaj w tym moim przykładzie, mówię, mam na myśli ucznia, który wcześniej, dużo wcześniej był super piątkowym uczniem, zmotywowanym do wszystkiego i nagle zadziało się coś, co spowodowało taki zupełnie taki spad, zjazd w dół, bo to, co generuje jakby no niedobre postawy i jakby to się odbija też na edukacji. Czyli gdyby mówić teraz na tym przykładzie ze mną o zaspokajaniu i dostosowywaniu się do potrzeb, faktycznych potrzeb edukacyjnych tego dziecka, no to najpierw musimy tutaj, albo powinniśmy pokonać takie trudności, które doprowadzą nas do znowu czystej sytuacji edukacyjnej,
po to, żeby w tym zakresie się zastanawiać nad metodą, nad, nie wiem, techniką, nad zasadami i tak dalej. No ale to jakby no, nasza umowa, wypełniam z życia wzięte tak zwane. Tak, zachęcam. No dobrze, to ja już też podałam jakiś przykład, to co, brniemy dalej. Tak, i teraz to, co tutaj Kama już powiedziałaś, rozwinęłyśmy albo nazwałyśmy to na slajdzie, ale myślę, że tutaj Kama, no, ten układ jest dobry, gdy dopowiadasz. Czyli tutaj te szczególne uzdolnienia, myślę, że też są dosyć ciekawym wyzwaniem. Upośledzenie umysłowe, czyli globalne opóźnienie rozwojowe, jest inną przeciwnością, a natomiast tutaj w kontekście tego, o czym mówiłyśmy tutaj wcześniej, jest to niesamowicie istotny temat, ponieważ wydawałoby się, że upośledzenie umysłowe jest takim prostym czynnikiem, na który możemy mieć wpływ metodą, a to nieprawda. Różnorodność, rozpiętość możliwości i potrzeb edukacyjnych tych dzieci jest tak różna, że nawet na przykładzie jednej wyselekcjonowanej wiekowo klasy możemy mówić o bardzo różnym sposobie funkcjonowania i innych potrzebach edukacyjnych. Ale to chwilę oddam głos autorytetowi, a później co, jakąś sytuację? Zapraszam Moniko do opowiedzenia sytuacji, ponieważ ja tutaj jakby, to jakby są trzy pokazane jakby różnorodność podziału dzieci z uczniami z potrzebami, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szczególne uzdolnienia, upośledzenie umysłowe czy zaburzenia rozwoju psychicznego i one mogą być różne, tak? Mogą być stany lękowe, ale zobaczcie takie proste, specyficzne zaburzenia rozwoju mowy języka albo zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych i funkcji motorycznych, tak? Możemy powiedzieć coś bardzo prostego, jeśli się mówi o diagnozie, ale trzeba pamiętać o tym, że dziecko wtedy będzie się inaczej uczyło, będzie miało jakiś pewien pomysł na to, co potrafi, czego nie potrafi. My mamy pewien pomysł na to, co dziecko potrafi i czego nie potrafi. Ja już nie chcę sięgać do niepełnosprawności intelektualnej, ale samo dziecko z dysleksją rozwojową, tak? Ile budzi kontrowersji, tak? Czy ono ma czytać, czy nie ma czytać? Czy ono kiedykolwiek będzie czytało, czy nie będzie czytało? Tak? Twój przykład, o którym mi opowiadałaś. Czy ja mam wymagać, żeby się uczyło, czy mamy przyjąć status quo, czy w jaki sposób, jaki jest punkt docelowy? Mamy trzy osoby z tą samą diagnozą, w tym samym stopniu, tak samo określoną, o podobnej etiologii, a każde z tych dzieci będzie zachowywało się inaczej i będzie miał inne końcowe możliwości. Tak, i tutaj myślę, że to jest przykład, do którego w różnych sytuacjach już się odwoływałam do nich, natomiast to często jest tak, że gdy do placówki specjalnej przychodzą dzieci z jakimiś, nawet z tymi samymi opisami, powiedzmy, tak, czyli wskazaniami, czy też rozpoznaniem, ale z różnych miejsc, o różnym doświadczeniu, będą one różnie reagować na to, co teraz z nimi zaczynamy robić. I jakby tutaj rzeczywiście, słuchajcie, to jest tak, że to znaczy, że ja mogłabym powiedzieć, to od was przychodzą do nas, i co wy z nimi robicie, krótko mówiąc, tak? Ale oczywiście, że w każdej szkole wtedy okazuje się, że tam również był splot różnych sytuacji, które powodowały takie, a nie inne, no i zachowania, i trudności, i szanse, i ograniczenia. Więc jakby tutaj trzeba brać pod uwagę, że jakby samo odwołanie się do jednostki nauczyciela to jest trochę tak jakbyśmy, wiecie, no, szukali ratunku po prostu, no nie wiem, wierzyli po prostu w cud, który dokona jedna osoba, natomiast my tutaj dokonujemy nie tyle cudów, co po prostu właściwych poznań, właściwych rozpoznań, czyli słowem specjalistycznym diagnoz, głównie po to, żeby wiedzieć, co robić. Takim przykładem, do którego tutaj Kama też, przepraszam, mówię Marzanna i mówię Kama, ale tak jak Sylwester się powoływał, że my się znamy dużo, długo, to Sylwester powiem tak, z Marzanną znam się jeszcze dłużej i w związku z tym i znam Kamę i Marzannę w tej samej osobie. No w każdym razie chodziło tutaj o to czytanie. Jeżeli, i to jest takie coś, co uderza mocno, jeżeli jest rozpoznanie, że dziecko ma trudności w czytaniu i teraz obojętnie, czy to będzie trudność w czytaniu, bo jedne dzieci są powiedzmy u mnie na terapii indywidualnej, inne dzieci spotykam w szkole i to dziecko ma wskazanie, że dziecko nie czyta albo ma trudności z czytaniem
i tutaj jest na tej bazie zbudowana z placówki wcześniejszej albo aktualnej jakaś trauma. To tak naprawdę to jak? To w końcu pracujemy nad tym, że ma powinno czytać, czy nie? Czy zostawiamy, bo ma traumę? I to jest pytanie, które no tutaj też w tym obszarze różnych tych potrzeb, bo one narastały, one zostały zdiagnozowane, one się pojawiły, zostały zapisane i zostały również zapisane co więcej wskazówki do pracy. Natomiast jeżeli dziecko czyta jakkolwiek, to uznać dziecko za nieczytające no jest chyba no takim, wiecie, zamknięciem, już całkowicie odgrodzeniem od tego, co w ogóle ktoś inny by powiedział funkcjonalnie rozwojowe. Ma szansę, to jest furtka, którą trzeba szerzej otworzyć. Coś trzeba z tym zrobić. W związku z tym w ukłonie do specjalnych, do pracy nad potrzebami specjalnymi w tym aspekcie, no tutaj aż się prosi, żeby dziecko wzmocnić i umocnić, to też mówiłam na przykładzie tutoringu, że w tej relacji jeden na jeden to nie jest praca bezpośrednio związana tylko i wyłącznie z samą kwestią czytania, tylko przede wszystkim z tym procesem motywacji, poszukania potrzeby, bo to dziecko nie będzie czytało ani dla mnie, ani dla Marzanny, ani dla Sylwestra, ani dla nikogo z nas, to dziecko będzie czytało przede wszystkim dla siebie. I ono musi znaleźć przede wszystkim cel w tym, żeby chcieć czytać możliwie jak najlepiej, czyli pracować bardzo świadomie nad tym. No i stąd jakby, wiecie, to jest też bardzo ważna tutaj funkcja właśnie tych nauczycieli, specjalistów po to, którymi mamy być, żeby wiedzieć to, kiedy mówimy stop, kiedy zaniżamy jakieś kryterium oceny, a kiedy pozwalamy na to, że po prostu to jeszcze popychamy, bo tu chodzi o to, żeby dziecko osiągnęło maksimum tych możliwości, które ma, no bo jednak umówmy się, to też już wykazywaliśmy na którymś z webinariów ze mną, że no, nieumiejętność czytania to jest tak, jak dzisiaj mówimy o poznaniu, co my możemy poznać, co możemy rozpoznać, tak, to dziecko jest zawieszone trochę jednak mimo wszystko w jakiejś próżni, nie dotyka ziemi, nie chodzi razem z nami, nie doświadcza, nie dowiaduje się, tak, i to już jest takie wykluczenie, czyli nie ma to nic wspólnego z ani pedagogiką specjalną, ani z edukacją włączającą, która jasno definiuje, że to jest szansa, tak, czyli tutaj pracujemy zawsze z myślą o szansie. No dobrze, bo Sylwester nam powiedział, że mamy ograniczony czas, słuchajcie, musimy pójść dalej. No i mój ulubiony mem, on pasuje do wszystkiego, jak się mówi o szkole, ale tutaj dzisiaj mówimy w kontekście to, jak mamy realizować te potrzeby edukacyjne, czyli jak zaspokajać, jak rozwijać, jak się do nich odnosić i gdzie szukać sposobów na to, żeby rzeczywiście móc dostosować. Oczywiście każde nasze działanie jest jakąś metodą prób i błędów, czyli spróbujemy tego, spróbujemy czegoś innego, przy jednym zostaniemy, ale kiedyś no, trzeba też rozpoznać poprzez różne drogi poszukiwań. No i tutaj mamy dostosowywanie wymagań edukacyjnych. To jest bardzo piękne hasło, słuchajcie, ale to dostosowywanie wymagań edukacyjnych to jest właśnie to odwołanie się do tego, że ta nauka musi być niezaniżona. Ja jestem zdania i jestem przekonana co do tego, że to musi być szansa rozwojowa, żeby to było, żeby się chciało poszukiwać. Jeżeli brakuje jakiejś ewentualnej motywacji do tego, żeby zadawać sobie trud, no to znaczy, że trzeba tutaj w tym obszarze popracować i to jest rzeczywistą potrzebą edukacyjną najpierw, żeby potem przełożyć to na działanie w kierunku rozwoju w zakresie edukacji. Więc to ja mówię jako pedagog tutaj pracujący na co dzień. Natomiast często spotykam się niestety z tym, że skoro inni nie muszą, to ja też dlaczego mam to robić? I w związku z tym pojawia się bunt i w związku z tym narastają bardzo dużo konfliktowe, mocno konfliktowe sytuacje, które no już jakby o konsekwencjach w odniesieniu do konkretnych osób nie będę tutaj przytaczać, natomiast generuje to naprawdę ogrom niepotrzebnych sytuacji, które oddalają od procesu edukacji, aniżeli przybliżają, a na pewno nie motywują ucznia do tego, żeby nauczył się stawiać czoło wyzwaniom. Bo przecież życie, a uczymy nie po to, żeby dzisiaj kogoś nauczyć i on ma dzisiaj ten wiersz przeczytać, tylko chodzi o to, że on ma czytać ten wiersz po to, tak jak ja dzisiaj akurat też z uczniem, właśnie tym nieczytającym,
nieczytającym w cudzysłowie, uczniom ćwiczyliśmy dwa teksty. I jeden tekst to był po to, żeby uczeń, mówię, dobrze, przeczytaj tekst, ale ty mi potem powiesz to, jaką informację z tego tekstu dowiedziałeś się, przedstawisz mi tę informację, bo uczysz się i możesz czytać jak chcesz, ale ja chcę, jestem zainteresowana informacją na podstawie tego tekstu. I to dziecko po prostu miało mi przekazać informację. To jest coś, co jest życiowo nam potrzebne. Głównie po to czytamy. Czytamy instrukcje obsługi, czytamy instrukcje poruszania się, wejścia, wyjścia, obsługi czegokolwiek, nawet w miejscach publicznych, więc to jest niesamowita potrzeba realizowana. Natomiast drugi tekst czytaliśmy jako wiersz do recytacji. No i to jaką potrzebę można znaleźć? Ja mówię, a jak dostaniesz pięknego SMS-a od, nie wiem, swojej dziewczyny, będziesz chciał przeczytać chłopakom, jak ona ładnie do ciebie pisze, to co? To musisz to ładnie przeczytać. To nie jest kwestia tego, że wiedziemy się bawimy, ale to jest kwestia też tego, że po prostu dzieci muszą wiedzieć, po co im pewne pokonywanie trudności, żeby czuły to, że to jest dla nich. Żadne dziecko nie uczy się dla mnie. Jeżeli tak myśli, to to jest błąd. Jeżeli ktoś to odnosi do mojej osoby, to jest to błąd. Dlatego, że dzieci się mają uczyć do siebie, a my mamy co najwyżej dbać o to, żeby stawiać im pewne wymogi ku temu, żeby się rozwijały. Więc często się spotykam, co prawda, z sytuacją, że moje rozumienie potrzeb rozwojowych danego dziecka nie jest tak samo rozumiane przez, powiedzmy, inne osoby. Natomiast co nie znaczy, że zamierzam, co nadal robię swoje. Tyle, że trochę to czasem kosztuje rzeczywiście. Natomiast ja mówię tutaj, wiecie, to jest, tylko są dwa przykłady z jakiejś mojej, powiedzmy, praktyki. I to też wiele zapomnianych, jakieś gdzieś tutaj aktualne sytuacje. Natomiast zasady kształcenia, najpierw może tutaj już tak Kamolcie wyręczę troszeczkę, w sensie takim, że zasady kształcenia, no to słuchajcie, do tej sytuacji, którą powiedziałam, to jakie zasady kształcenia? To czym są te zasady kształcenia? Co mamy tutaj robić? Czy one są z tego powodu, że co, kształcimy, bo tak jest napisane gdzieś we wskazówkach i nic już więcej? Czy kształcimy dlatego, że tak jest napisane w programie do podręcznika konkretnego wydawnictwa i autorów do podręcznika? Czym są zasady kształcenia? Bo to jest ciekawe, to zostawiam za chwilę dla Kamy. Metody i formy są już dla nas rzeczywiście. Tutaj dydaktyka przedmiotu wchodzi i tutaj też wchodzi dydaktyka, no ta specjalistyczna, o ile ją można takową nazwać, bo generalnie gdy pracujemy z dziećmi, które są na pograniczu, czyli globalnego opóźnienia rozwoju i dzieci wybitnie uzdolnione, to jakby wszyscy są w tej samej podstawie programowej, w tej samej, tą samą treścią się zmierzają i jakby tylko i wyłącznie na różne sposoby można z nimi co najwyżej postępować, przy czym jak mówimy o nauczaniu zespołowym, czyli klasowym, no też mamy metody, które są osobno na indywidualną pracę, a osobne są wtedy, kiedy pracujemy grupą, bo przecież jak wiemy, i to też trzeba przypomnieć, w kompetencjach kluczowych o niczym więcej nie rozmawialiśmy, jak o tym, że uczymy, nauka to jest okazja do tego, żeby dziecko nauczyło, kształtowało kompetencje kluczowe. To jakie te kompetencje kluczowe w tym zespole one kształtują? To jest zawsze też pytanie, co przyświeca naszej idei ku temu, żeby te kompetencje kluczowe rzeczywiście kształtować, no bo to jest nośne, to jest preambuła do każdej podstawy programowej i w związku z tym zarówno nasz obowiązek. No a środki realizacji kształcenia, i to jest, muszę powiedzieć, bardzo ciekawy temat, jako że mówi się tak, od nauczyciela zależy, od nauczyciela zależy motywacja, zależą treści, zależy indywidualizacja, zależą metody, zależy wszystko, jego postawy, czy dzieci lubią, czy nie lubią. Natomiast ja uważam, że jeszcze oprócz tego wszystkiego, to nauczyciel jest osadzony, każdy z nas, w konkretnej sytuacji, w konkretnej placówce, w konkretnym wyposażonej placówce, z konkretnymi możliwościami albo ich brakiem. I w związku z tym oczekiwanie robienia czegoś, co jakby nie jest zapewnione na przykład, powoduje, że każda szkoła będzie pracowała inaczej.
może być czasem przerost, bo jak czasami bywam w różnych szkołach, to wiem, że może być taki nadmiar wszystkich bodźców i możliwości, że jakby i tak nauczyciele z tego no nie są w stanie po prostu fizycznie nawet tak na każdej lekcji z tego skorzystać, ale często bywa tak, że no, są ewidentne braki, które powodują, że najbezpieczniejszym jednak odwołaniem się staje się na przykład podręcznik, tak? I to jest coś, co, no bo po co mi biała tablica, skoro nie mam do niej pisaków, na przykład. Albo po co mi, nie wiem, sprzęt, na którym nie mam aplikacji, albo jest słaby dysk, albo nie ma połączenia internetowego. To rozumiecie, że to po prostu jakby to już ogranicza. Więc dla mnie te środki realizacji kształcenia powinny być jakby też pewnym wyznacznikiem do tego, co może nauczyciel zrobić de facto, no i to, co może, to wkłada swój potencjał, czyli swoją osobę, swoją tutaj no, kreatywność też, ale też taką gotowość dla siebie na wyzwania. I myślę, że tu jest w kontekście też kształtowania kompetencji kluczowych uczniów przez pryzmat swoich własnych kompetencji, no znowu się odwołujemy do tego, co już padło jako osobne webinarium. Ja to mówię z praktyki, natomiast nie wiem, czy Kamo, na podstawie tego, co ja przekazałam, uważasz za zasadne, żeby coś dodać? Chwileczkę tylko, bo nie chcę przedłużać, patrzę na czas, ile mamy, a przy którym jesteśmy slajdzie. Natomiast ja bym chciała skomentować ten obrazek w kategoriach dokładnie tych czterech punktów. W ogóle się dziwię, że on się pojawił dopiero teraz, tak? Ponieważ to jest kwestia na obrazku, ja mogę powiedzieć, to jest kwestia nie tylko dostosowania, to jest kwestia diagnozy. To jest kwestia selekcji, to jest kwestia elastyczności. Tak, to jest kwestia tego, że nawet jeżeli byśmy powiedzieli, teraz powiem o takich innych modelach, nie węgierskim, ale o modelach skandynawskich czy modelach amerykańskich edukacji, tak? Oni nie nazywali jeszcze wtedy tego edukacjami włączającymi. To jest elastyczność. Tak? Po pierwsze, diagnoza, po drugie, odpowiednia selekcja, bo jak tutaj widzicie, ryba, małpa i pingwin powinni być wyselekcjonowani do innych zadań, żeby odnieść sukces. Ponieważ jeżeli ty mówisz o tym, żeby dziecko, że to, co, za co powinno się karać edukację, to za nudę, to ja powiem, że edukacja jest po to, żeby stawiać wyzwania i uczyć dzieci osiągać sukces. Osiągać sukces osiąga się poprzez pracę i poprzez uczenie się i radzenie sobie z porażkami, ale cele muszą być osiągalne. Dlatego też w tych elastycznych systemach, jeżeli tu mówimy o inspiracjach, jest tak, że jest pewna baza wspólnych zajęć, czyli wspólnych zajęć na przykład tych społecznych albo wychowawczych. Natomiast potem pojawiają się cała grupa zajęć opartych dokładnie na specyficznych zdolnościach dzieci. I jeśli przed sobą widzę klasę, to ta klasa świetnie bawi się w kółku i je, tak? Każdy je swoje pożywienie, bo też zobaczcie, oni mogą w jednym miejscu jeść o jednych godzinach, natomiast każdy z nich musi jeść coś innego, bo to są inne gatunki. Mamy pewne zasady właśnie, o której przychodzimy do szkoły, gdzie jemy, co się wydarza po kolei, co oceniamy, jakie są kryteria różnego typu naszych osiągnięć i jakie mamy cele. Wtedy pojawiają się odpowiednie metody i formy kształcenia. No i oczywiście środki, tu się całkowicie z Tobą zgadzam w tym, że środki to jest też to nasze środowisko, w którym jesteśmy. I to nie tylko ludzkie, czyli nie tylko inni nauczyciele, nie tylko zespół wychowawczy, nie tylko współpraca z rodzicami, ale to jest dokładnie to, że jeżeli mamy trzy szkoły i jedna jest wyposażona po zęby w TIKI tak zwane, tak? Czyli te wszystkie technologie informatyczne i korzysta z nich, to te dzieci uczą się innych umiejętności. W klasie, w szkole, która ma taki model ekologiczny i prawie wszyscy śpią w wigwamach i wszystko odbywa się w naturalny sposób i robimy sami materiały i na nasze potrzeby edukacyjne, te dzieci nauczą się zupełnie czegoś innego. I w trzeciej szkole, tak, dzieci nauczą się tak zwanej, powiedzmy, przeciętnej, nauczą się też innych rzeczy i to już będzie bardziej związane z kompetencjami nauczycieli. I znowuż na pierwszy rzut oka oni będą mieli inne umiejętności, oni będą inaczej funkcjonować,
ale każdy z nich nauczył się pewnych innych życiowych umiejętności. I dobrze jest się wymieniać i dobrze jest się sprawdzać, bo przecież nikt nie ma patentu na 100%, tak? Każdy z nas pracuje w swoim wymiarze, więc zmiana szkoły pod tym, co wyście robili, jest pytaniem bardziej połączonym z ciekawością, bo jak nie to, to na pewno coś innego. Innego, to co? I być może nie trzeba nawet wnikać, tylko jest pytanie, dobra, to ja się mogę wykazać tu. No i to jest za każdym razem taka szansa dla nas, tak, że jakby, znaczy ja to tak może powiedziałam, nie wiem, czy no, dzięki za ten kontekst, w którym to ujęłaś, czyli co się wydarzyło, krótko mówiąc, czyli co zaważyło, co na przykład może, nie wiem, organizacyjnie w szkole było trudniejsze niż teraz po zmianie w nowej placówce. Ale być może to jest też pytanie, co w placówce mogłoby się zmienić, żeby nie było to takie trudne dla tego typu na przykład potrzeb edukacyjnych. Więc to jest oczywiście, że nie mówimy dzisiaj w kontekście narzekania i jakby wskazywania, nie wiem, niedogodności, ale uświadomienia sobie, że tak naprawdę ani jeden nauczyciel, ani nawet zespół, tak jak Pani powiedziała, nie jest tylko i wyłącznie odpowiedzialny za to, co tak de facto jest możliwe do zrobienia, czy też co się robi w konkretnej sytuacji potrzeb edukacyjnych każdego dziecka. No dobrze, to co, przechodzimy dalej, krótko mówiąc, ale tak sobie myślę, że tutaj mamy takie slajdy, które trochę definiują, które trochę jakby o tym wszystkim już powiedziałyśmy, więc być może tutaj nie będziemy się szczególnie zagłębiać. Pozwolicie, że pójdziemy kawałeczek dalej, bo to zostało przed chwilą dokładnie powiedziane. Natomiast też tutaj jest kolejny slajd, czyli mówimy znowu o sposobach edukacji dzieci i młodzieży z SP, ale to, co jest dla mnie tutaj no, bardzo ciekawe, to mogą być, tylko tak, teorie uczenia się to jest bardzo chyba długi wątek, o którym nie wiem, czy mamy czas, żeby w tej chwili rozmawiać, natomiast myślę, że warto tylko podkreślić fakt, że możemy modyfikować, ale modyfikować na miarę danego zespołu, na miarę każdego dziecka i na pewno, i to jestem coraz, im bardziej doświadczam, tym więcej jestem przekonana, nie może być na pewno tak, że to dziecko mi mówi, co ono może, a czego nie może. Że nie można w tej całej otwartości na specjalne potrzeby edukacyjne pozwolić na to, żebyśmy to my słuchali, co dziecko chce. W tym sensie, że dziecko zawsze będzie chciało to, co jest przyjemniejsze, milsze i pójście jakby w tym kierunku nie jest zaspokajaniem rzeczywistych potrzeb, czyli tych wynikających z właściwego rozpoznania, aniżeli tylko poznania tego, no to co by było najciekawsze, no co by było najfajniejsze, no jakby to mogło być. To w ogóle nie o to chodzi. Dzieci nie muszą mieć wszyscy szóstek, bo nie wszyscy chcą w ogóle pracować na te szóstki tak naprawdę. To jest kwestia tego, na ile oni sami są gotowi, na ile są w stanie chcieć, nie wiem, coś zrobić nawet, nie wiem, dowiedzieć się, tak, tak z życia wzięte. Są osoby, które po prostu swoją miarę gdzieś, mimo możliwości, bo wachlarz możliwości jest zawsze otwarty dla wszystkich, po prostu są, to co Kama powiedziałaś, swój sukces mają inaczej zdefiniowany. Oczywiście, że tutaj możemy wpływać motywacyjnie, czyli tutaj znowu działać mocno na to, żeby wskazać, a może jest coś, w czym na pewno by chciał być tym, wiecie, z najwyższej półki, tak? No i wtedy to dziecko podejmuje wyzwania już nie na każdym przedmiocie, ale jest bardzo świadomym uczestnikiem procesu edukacji w tym zakresie, w którym czuje, że może najlepiej się rozwinąć. I tutaj myślę, że to jest ważne, ale też nie możemy zapominać, i to jest tutaj też wskazane, że słuchajcie, te dzieci przychodzą do nas, do placówki, która charakteryzuje się jakąś kulturą organizacyjną. Mi się bardzo podoba to słowo. Ono pasuje do wielu sytuacji, ale to jest wszystko to, co szkoła dydaktycznie jest w stanie zapewnić. Ale nie możemy zapomnieć, że ogromny wpływ na motywację, na postawy, na to, co dzieci są gotowe podjąć, wpływa również środowisko, w którym się na co dzień też wychowują. I jeżeli nie ma tam też takich wzorców, gdzie chcemy dążyć do czegoś, tak? Powodować, czuć ten rozwój, bo wtedy buzuje w nas krew, to jakby to też mocno wpływa i jakby to za chwilę będzie też taki slajd, który będzie podsumowywał
to jak rozmawiać z rodzicami, to o jakie informacje się wywiedzieć, żeby wiedzieć, czy mamy wsparcie w rodzicach i zrozumienie jako osoby, które się zajmują tylko i wyłącznie aspektem samej dydaktyki, która tutaj jest w tej szkole do zrobienia, plus wychowanie no, na miarę zasad, które powinny w danej placówce obowiązywać. No i specjalny materiał dydaktyczny, no to tutaj wcześniej jak przerozmawiałyśmy też z Marzanną, to mówiłyśmy o tym, że to jest wszystko to, co jesteśmy w stanie zmodyfikować pod kątem potrzeb dziecka, tylko wydaje mi się, że tutaj chciałabym koniecznie zaznaczyć, to chyba nie chodzi jednak o to, że z jednym będę tylko rozmawiać, drugiemu nie dam do czytania, trzeciemu nie dam do pisania, a czwartemu najlepiej nie zadam w ogóle pytania. Dobrze, że jest i posłucha. Więc jakby to nie o to chodzi, tak? Tu chodzi dokładnie o coś przeciwnego, po dobrym rozpoznaniu tego, co dziecko może i bodźcowania go do pewnych działań, dostawiania wyzwań, ponieważ wiecie, edukacja włączająca, mi się wydaje, że to jest też jakby pokłosie pierwszego terminu, który się pojawił w ogóle w edukacji, w systemach edukacyjnych, to jest uczenie się przez całe życie. Myślenie o edukacji, gdzie skończę ósmą klasę, tak jak dzieci myślą, skończę ósmą klasę, skończę liceum, maturę, skończę studia, a oni nie rozumieją, że są w procesie i tak naprawdę to jest cały czas tylko do przodu, narastająco i jakby na bazie tego, co było wcześniej, tak to no, coś później zakwita albo i nie, w związku z tym jakby to jest też bardzo ważne tutaj, wydaje mi się, spostrzeżenie. Kama? To ja tylko powiem do tej twojej ostatniej wypowiedzi. Jeśli mówisz o uczeniu się przez całe życie, tak? Ja bym chciała powiedzieć, że taki dla mnie jakby edukacja włączająca dotyka trochę czegoś innego. Ponieważ najpierw dotyczy prawa do godności i do godnych warunków. Bo jeżeli wiemy, tak, tutaj powiem za, myślę, jednym z największych autorytetów w Polsce odnośnie edukacji włączającej, profesor Martą Kościelską, która, byłam kiedyś na jej wykładzie, ona to przedstawiła w taki sposób, że będę to pamiętać do końca życia i z tym się z wami podzielę, że po co mamy talerz, który jest cały, czyli wszystkie dzieci, które mamy razem, bić i składać na nowo, tak, co się dotyczy edukacji tak zwanej integracyjnej czy specjalnej. I potem my ich doprowadzamy do tego całego społeczeństwa. Skoro oni się rodzą, są w tym talerzu, więc tylko stwórzmy takie warunki, żeby mogli być tak samo kolorowi i osiągać te same cele, ponieważ szkoła ma umożliwić realizowanie dwóch aktywności podstawowych życiowo. Trochę zabawy, co mamy już od dzieciństwa i uczenie się. To nie jest ważne, oczywiście ważne jest dla nas jako społeczeństwa, że ktoś musi się uczyć całek, ktoś musi się uczyć potęg, ktoś musi się uczyć języków obcych, ale inne osoby mogą się uczyć sznurować buty, uczyć się piosenek, uczyć się malować, uczyć się rozwijać te, tak? Chodzi o uczenie się, chodzi o postęp, chodzi o uczenie się, nabywanie poczucia kompetencji, chodzi o zaspokajanie potrzeb rozwojowych, które są istotne, chodzi o stawianie celów i dochodzenia do nich. I to jest edukacja włączająca. Natomiast nikt nigdy nie będzie mógł korzystać z możliwości edukacji, czyli czerpania z wszystkich zasobów w środowisku, które są, jeśli nie będzie się czuł godny, albo jeśli nie będziemy go tą godnością obdarzać. To tyle. To takie podsumowanie, słuchajcie, bo rodzice są zawsze gdzieś ważną kwestią w tych naszych i potyczkach czasem, ale też wyzwaniach dla nas w naszym zawodzie. Dlatego tutaj jest taki bardzo ważny slajd, informacje od rodziny, czyli tutaj to są propozycje twoje, Kama, więc ja myślę, że tak na skróty idąc, nie będę zabierać głosu, oddaję ci go całkowicie. Co jest ważne, o co pytać, co rodzic może powinien wiedzieć o swoim dziecku, a jednocześnie też jakby współpracować w tym zakresie na bazie tej wiedzy, która wynika tutaj z tych pytań ustanowionych.
Ja bym powiedziała, że te pytania są bardzo inspirujące i zachęcałabym do zrobienia ich najpierw, można zrobić z rodzicem, z uczniem, z samym sobą czy z innym nauczycielem. Zobaczycie, ile dostaniecie różnych odpowiedzi i wtedy będziecie wiedzieć już nie tylko, co jest zasobem dziecka, ale także jak z nim pracować, jak je motywować i jakie stawiać cele przed rodzicami i przed dzieckiem. Bo zobaczcie, jakie są podstawy wobec nauki dziecka. To wiemy, czy rodzice akceptują dziecko takie, jakim jest, czy nie akceptują, czy będą w ogóle w stanie z nami współpracować. Ale także, czy dziecko akceptuje siebie i to miejsce, w którym jest. Przecież czasem dzieci nie chcą chodzić tam, gdzie schodzą. Dlaczego syn, córka powinien się uczyć, pracować, tak? No właśnie, to jest pytanie, czy w ogóle powinien się uczyć? Jakie są cele i oczekiwania rodziców, wysyłając dziecko do twojej placówki? Czego on się spodziewa, na przykład, żeby tylko nie przeszkadzał, albo żeby było trochę oddechu w domu, a może wręcz przeciwnie, oczekuje, że ja będę mieć nad tym kontrolę i będę robić w domu dużo zadań, żeby współuczestniczyć w procesie. Ale też pytanie do dziecka, tak? Dlaczego? Do nas, tak? Jeżeli widzę, jakie potrzeby ma dziecko, czasem sobie warto odpowiedzieć. Po co? Dlaczego syn, córka będzie dobry w tym? Tutaj osiągamy, tak? Albo dlaczego ty będziesz w tym dobry, tak? Szukamy zasobów. Szukamy tego, co dziecko, co rodzice o tym dziecku wiedzą. Czasem się dziwimy, że my mamy zupełnie inne rozpoznanie tej osoby. A jeszcze inni nauczyciele mogą być tutaj źródłem różnych inspiracji. To dotyczy także umiejętności, ale też problemów, co sprawia synowi, córce najwięcej trudności. Bardzo często usłyszymy grzeczność albo nauka w ogóle. Tak? I to jest pytanie, a co tak w konkrecie, tak? Co tak naprawdę? Jak sobie z tym radzi? Co wy robicie, żeby sobie z tym poradził? Ale kto by sobie z tym radził? Po co? Tak? Albo no tak już jest i tyle. Tak? I jest pytanie, bo być może to jest coś, co my wiemy, kurczę, ale to tak, ja tu widzę coś innego. Trzeba sprawdzić. To jest jakby etap zbierania informacji. Także bardzo ważne, co zyska rodzina na uczeniu się dziecka, co dziecko może zyskać i co mogą zyskać inni. Jak pani myśli, co pani dziecko wniesie do naszej klasy? Albo co, jak myślisz, co ty wniesiesz do naszej klasy? I tutaj powiem wam, że odpowiedzi dzieci są zaskakujące. Niektórzy mówią, a mają cierpliwość, a to, że umiem słuchać, a to, że jestem wesoły, a to, że potrafię wystukać coś. Tak, to są jakby niesamowite elementy, do których też można potem pracować z innymi, żeby każde z dzieci na forum klasy opowiedziało, co mogą zyskać inni. Jest pytanie, jak ja widzę, co ja zyskuję na kontakcie z tym dzieckiem. Specjalnie pominęłam jeden fragment, z jakimi niespodziewanymi sytuacjami, zachowaniami może się spotkać nauczyciel, dziecko, tak? Inni uczniowie. I to jest bardzo ważne pytanie. To jest bardzo ważne pytanie i to już jest do rodziców albo też do dziecka czy do innych nauczycieli o wszystkie nietypowe i specyficzne zachowania. Bo jeżeli wiem, że dziecko ma epilepsję, to muszę o tym wiedzieć, żeby przygotować uczniów, gdyby stało się coś, co może zabezpieczyć dziecka. Nie muszę mówić, Franek ma to i patrzcie i teraz sprawdzajcie, ale mogę opowiadać o różnego rodzaju problemach, które mamy w klasie, mówiąc, że mogą się one spotkać i musimy się nauczyć reagować, bo gdyby coś się przydarzyło, to każdy z nas będzie wiedział, jak zareagować. I to jest w dobrze rozumianym poczuciu bezpieczeństwa każdego z uczniów, ale też nauczycieli, żeby nauczyciel mógł pomóc, nie może czuć się zaskoczony, nie może się bać. On sam musi się nauczyć wcześniej, jak reagować. A nie tylko jakby dzwonić po rodziców albo zastanawiać się, kurde, nikomu się to nie zdarzyło, czemu akurat mi. No właśnie, ale też tutaj dopowiem z takiego swojego też doświadczenia, ale z tego co wiem, tak jak się rozmawia z nauczycielami, to bywa to częstym też doświadczeniem, mianowicie zdarzają się środowiska, w których w ogóle no, nie ma z kim porozmawiać o dziecku.
i wtedy nie mamy konstrukcji moralnej, nie mamy konstrukcji motywacyjnej, nie mamy, albo mamy taką, która po prostu jest mało uświadomiona przez dziecko, bo nie ma jakby tej osoby weryfikującej, czy coś jest dobre, czy coś jest złe, no i też jakby nie ma partnera, z którym budujemy pewną relację, w której się komfortowo ma czuć samo dziecko. I wtedy duży jakby też odpowiedzialność, no i wtedy spada ona na, nie wiem, nauczyciela, powiedzmy, wychowawcę, ale też na współpracę i wtedy jest ta organizacja zespołowa tutaj bardzo istotna w zakresie współpracy, czyli uwspólnienia pewnych postaw wobec danego ucznia, w tym również stawiania jemu tych wymogów, czy też budowania motywacji, bo na przykład bardzo trudnym doświadczeniem, i nie wiem, czy z takim też się spotkaliście, ale mnie się zdarzyło, w każdym razie, skoro ja już tutaj deklarowałam wielokrotnie, że mam tendencję do tego, że jednak uważam, że dzieciom trzeba jakieś wyzwanie stawić, tak? Czyli nie wiem, czasami no, trzeba później od tego odstąpić, bo jest za wysokie, może niżej, natomiast wyzwanie musi być, ale jeżeli się obok mnie ustawia ktoś, kto mówi zrób i tak będzie dobrze, to wiecie co, to jest takie coś, co jest tak totalnie niespójne i tak powodujące taką chwiejność tak naprawdę wobec oczekiwań dziecka, które i tak już nie ma tego kręgosłupa, bo nie ma kto za nim stanąć i go wesprzeć, albo w tych za wysokich, albo w tych za niskich, albo powiedzieć, no trochę mogłabyś więcej, albo może ciut mniej, też będzie okej. To tutaj jest ta nasza też taka duża, specjalistyczna gdzieś odpowiedzialność, żeby tutaj przy okazji no, wiedzieć, z jaką sytuacją jest. I wydaje mi się, że też bardzo kluczową sytuacją dla mnie zawsze było i jest, i wydaje mi się, nie wiem, mówię to na przykładzie sobie, ale to odnoszę też do waszej praktyki, jednak bezpośrednia konfrontacja z rodzicem. Mam chyba doświadczenie eksperymentalne, gdzie jakby ta bezpośrednia relacja z rodzicem została jakby trochę pomniejszona, oddelegowana i spoczywa w rękach wychowawców, natomiast bardzo słaby z tego morał dla mnie wychodzi, ponieważ nie mam z kim współpracować nad tym dzieckiem, nie mam z kim się pochylić nad tym, co jest rzeczywistym problemem wynikającym akurat gdzieś w tej relacji tutaj, nie tyle, a może inaczej, nie w relacji ze mną, co przy okazji tego, co mam tutaj do załatwienia w zakresie edukacji na terenie szkoły. I to są takie rzeczy, które wydaje mi się są no tutaj bardzo ważne. Jako pedagog tutaj to rozumiem, że mówisz o tym, że nie masz z kim nawiązać przymierza na rzecz dziecka. Tak, też nie mam. To, czy to mówię o nauczycielu? To ale ja też mówię, to było, czas, ale to w ogóle nauczycielami rodzice możecie sobie zawiązywać, tak, w pokoju nauczycielskim. Natomiast z rodzicem warto jest zawiązać, żeby on miał też wgląd i mógł wspierać, tak? Ale i mógł jest to ciebie traktować jako specjalistę. Tak, i to jest, no jakby to jest też wymiar jakiś. Wsparcie. Tak, dokładnie. Tak, rodzic dostaje wsparcie od ciebie, nie? Też. Ale poniekąd jest też partnerem w tym, tak, co robię ja. Więc jakby tak, taki proces musi zachodzić jakby dwustronnie. To nie może być od siebie oddzielone, tak? Bo oczywiście. Tutaj jakby no nie ma powodów do sukcesów częstych. Dobrze, bo wspierasz go, on wspiera ciebie pracując z dzieckiem w domu, tak? Czy obserwując pewne zmiany i cię o nich informując. Dokładnie tak. Dobrze, i teraz słuchajcie, my mamy tutaj panią Kościelską na slajdach, ale tak naprawdę Kama już o tym właśnie zdążyła opowiedzieć. Chyba, tak, że ja już zdążyłam o tym opowiedzieć i ja tylko chciałabym wam powiedzieć, może być ten ostatni, slajd, to co chciałam wam powiedzieć i to już padło nawet nie z moich ust, z twoich, tak, że od pierwszego momentu, gdy się to przewinęło, że dziecko rodzi się jakieś, natomiast po to, kim się dziecko staje i jakie jest, odpowiadamy wszyscy tworząc pewne warunki, ponieważ my tworzymy pewne sprzężenia zwrotne, w których pojawia się ciąg interakcji między dzieckiem a otoczeniem i jeśli otoczenie jest niekorzystne, nie jest responsywne, my tak mówimy, tak, czyli nie jest wrażliwe i nie jest dostępne na potrzeby dziecka, dziecko zachowanie się patologizuje, tak, czyli zaczyna być niedostosowane do środowiska, nie do siebie, tak, tylko do środowiska, bo to środowisko jakby nie umożliwiło właściwego rozwoju. I
gdy to trwa dłużej, tak? Czyli mamy wadliwą diagnozę, nie jesteśmy w stanie stworzyć środowiska, które umożliwia rozwój dziecka, no to mamy usztywnienie i usztywnienie patologii, tak? Na tym etapie dochodzi do sytuacji, w której jakby dziecko staje się jakoś, przyjmuje jakąś tożsamość, czyli nie jest inne, nie jest różnorodne, jak to jest jeszcze w drugim etapie, tylko jest przypadkiem A, przypadkiem B, przypadkiem C, mamy szufladkę, ja nawet nie chcę nazywać tych szufladek, tak? I nic tam się nie wydarzy. Chcę wam powiedzieć, że od 2000 roku, dzięki Nagrodzie Nobla w zakresie neuroplastyczności mózgu, wiemy o tym, że nic nie jest dane na zawsze. I zawsze można pracować i odklejać te etykietki. Jest to tylko kwestia jak, nie kwestia czy. Jest kwestia jak i kwestia kiedy. Jest pytanie, czy ja potrafię to robić, czy ja mam nad tym pojęcie. Ale też jest też taka kwestia, czy jestem gotowy, czy jestem otwarty, czy jestem otwarta. Bo wiemy, że dużo rzeczy jest możliwych. Oczywiście wszystko wymaga czasu i wymaga odpowiednich proporcji, tak? Czyli znowuż tego słonia trzeba odpowiednio pokroić, żeby cieszyć się też sukcesem, bo ja też chciałam powiedzieć, na tego nie mamy już na tym slajdzie, ale ja na sam koniec, bo to już jest koniec tak naprawdę, chciałam to, czym ty mnie bardzo zainspirowałaś tutaj dzisiaj, Moniko, że ta diagnoza dotyczy też diagnozy nas samych. Co ja potrafię? Co umiem? Z kim dobrze mi się pracuje? Jakie mam zasady? Jaki mam warsztat? Jakie metody u mnie pracują? Ja nie muszę ich zmieniać. Ważne jest, żebym wiedziała. Tak? Jak z tobą rozmawiam, to ty mówisz, ja pracuję tym. Ja mówię, to świetnie, bo ja tym nie pracuję. Ja pracuję czymś innym. Tak? Żebyśmy mieli jasność co do tego, kim ja jestem, w co wierzę, po co moje dzieci mają się uczyć, jakie stawiam przed nimi cele. To też jest bardzo istotne i bardzo inspirujące dla mnie i nawet wręcz powiedziałabym nieoczekiwane na koniec naszego webinaru. Kama, wspaniale, to zakończyłaś, w związku z czym, słuchajcie, wszyscy zasłużyliśmy na ostatni slajd, ponieważ dziękujemy wam za uwagę, za pozostanie z nami na wszystkich kanałach, które dzisiaj były jako nadajniki, tutaj pracowały przy pomocy Sylwestra, który nad tym czuwał. Dziękujemy, dziękuję tobie, Kama, bo byłaś moim gościem, bardzo mile zawsze widzianym na webinariach. Dziękuję jako Monika Piechowicz-Kruk i zapraszamy osoby zainteresowane tematem, ale może też każdym innym tematem jako specjalistów. Odwołujemy do Akademii Specjalisty CDE w naszym centrum. Jako że ten projekt powstał w zeszłym roku, ale my też przeszłyśmy pandemię, czyli generalnie z COVID-em miałyśmy do czynienia i w związku z tym trochę nam tych miesięcy rotacyjnie uciekło na tyle, że po prostu odwołujemy, wracamy do tematu, a tu się okazało, że całe ministerstwo, cały system edukacji w Polsce przygotowuje się do tego, co założyłyśmy, że będziemy robić i rozwijać już w zeszłym roku, więc jesteśmy w zasadzie bardzo na topie co do naszych założeń, więc zapraszamy, odwołujemy się do Akademii Specjalisty. Ja też na czacie puściłam tutaj, zaprosiłam linkiem do strony, na której jest Akademia opisana i na pewno warsztaty, które będą częściowo online, a częściowo stacjonarnie, dopóki będzie to możliwe, być może już w całości możliwe, będą się odbywały na terenie całej Polski, nie tylko w województwie wielkopolskim, bo jak słyszeliście, Kama jest z Zielonej Góry, w związku z czym mamy szerokie spektrum, bo i współpracujemy też z wieloma osobami z innych regionów, natomiast to jest pomysł nasz autorski, który mam nadzieję będzie wspierany przez też uczelnie z nami współpracujące wyższe, na tyle, żebyście mieli poczucie zdobywania właściwych kierunkowych kompetencji, jako specjaliści przygotowani do tego, żeby zmierzać się z każdą trudnością, tudzież miłą sytuacją, ale na pewno właściwie rozpoznawać, tudzież poznawać i właściwie nazywać specjalne potrzeby edukacyjne. Także dziękuję bardzo również. Sylwester, oddaję ci głos. To dziękuję również. Słuchajcie, ja jako ten porządkowy tylko wkleiłem link do ankiety. Na końcu ankiety po wypełnieniu jej znajdziecie link do certyfikatu.
Tak więc bardzo Wam dziękujemy. Jest zarówno tu, jak i na Facebooku. Nagranie pojawi się na YouTubie i także będzie dostępne u Moniki na Centrum Doskonalenia Edukacyjnego. Tam też będzie do zdobycia. Panią bardzo dziękujemy. Zapraszam tylko w imieniu moim na następny tydzień, gdzie będzie z nami Monika druga, czyli Monika Kapuśniak. Prawda? Czyli Monika pierwsza, ostatnio była pierwsza. Znaczy, tak, to jest Monika pierwsza, ty jesteś druga, tak więc mamy dwie Moniki, dobrze, że nie więcej. I Monika będzie mówiła o aplikacji TeacherMate, czyli taka aplikacja do tworzenia i sprawdzania interaktywnych kart pracy. A za dzisiaj już Wam bardzo dziękujemy, życzymy miłego wieczoru i do zobaczenia. Miłego wieczoru, pozdrawiam. Do zobaczenia.